Niedzielę startują rozgrywki piłki ręcznej w Strzałkowie. Powiedzmy sobie, jak ten sezon w tym roku będzie wyglądał, z jakimi drużynami będziemy się mierzyć i jak ta runda zasadnicza może na początek będzie wyglądała. Pierwsza runda to jest 8 zespołów. Tutaj będziemy grali ze starymi znajomymi. Bóg, Swarzędz, Gniezno. Między innymi Środa, tak, i dwie drużyny tam spod Wrocławia. Później następnie cztery najlepsze drużyny grają z czterema drużynami z grupy Dolnośląskiej o awans, a te cztery gorsze z czterema gorszymi z Dolnego Śląska utrzymają. Kadra Strzałkowskiego Haggardu mocno zmieniona. Powiedzmy, jak ta kadra wygląda, jakie wzmocnienia, osłabienia, kto w tym roku będzie na tym parkiecie grał? No raczej osłabienia na pewno nie zobaczymy Mateusza Korzenowskiego, jest to duża strata. No i duże też rozczarowanie dla mnie, bo tutaj umowa między nami była inna. Mateusz zadecydował, że chce grać w Gnieźnie, więc nie robiłem mu tam problemów. Doszło sporo młodych chłopaków, ale no ci chłopcy to są raczej melodia przyszłości. Na pewno nie na rundę tą pierwszą, jesienną. Ale ten trzon zespołu pozostaje cały czas taki sam, ci zawodnicy, którzy tu już przez lata grali, prawda? Tak, głównie Dominik Nawrocki, Jarek Rogalski, Daniel Górecki, tak, w bramce Kubi Rogalski. Oni dalej to, że tak powiem, będą ciągli i liczę tutaj też na Oskara Zawodnego, który naprawdę sumiennie trenował 4 lata i że to będzie mu oddane, że w tym sezonie po prostu no, będzie jednym z głównych takich wiodących zawodników. Czyli Haggard w tym roku chciałby jakby ogrywać młodzież trochę, następców tutaj tych weteranów naszych, tak? No można powiedzieć, żebym chciał, żeby ci młodzi przy tych starszych zawodnikach się tutaj wdrożyli w tą drugą ligę i no ciężko powiedzieć o jakichś celach, no będziemy z meczu na mecz po prostu chcieli grać jak najlepiej i no jakieś punkty zdobywać. Pierwszy mecz już w niedzielę, może zaprośmy, powiedzmy, z kim, kiedy i o której? Gramy ze starymi znajomymi, Spartakusem Bóg. Wedle mojej opinii jest to jeden z głównych tutaj faworytów do awansu do pierwszej ligi. Mają bardzo fajny, ciekawy zespół młodych chłopaków, ale już otrzaskanych, ogranych. Także no będzie bardzo ciężko tutaj jakiś korzystny wynik.